Witamy w naszej szkolnej telewizji. Dziś mamy dla Państwa niecodziennego gościa. Jest to Kinga Sławkowska z trasy 1B. Kinga, trenujesz taekwondo. Jak to się zaczęło i dlaczego wybrałaś tę dyscyplinę sportu? W sumie to zaczęło się tak niewinnie, bo mama zaproponowała jakiś wysiłek fizyczny, bo z bratem mieliśmy trochę za dużo energii. Poszliśmy na pierwszy trening i w sumie jakoś tak wciągnęliśmy. Zaczęliśmy zdawać na egzaminy, na wyższe, coraz wyższe stopnie, jeździć na obozy sportowe, właśnie latem, zimą, które naprawdę dały nam mnóstwo frajdy, bo poznaliśmy super ludzi i naprawdę jesteśmy zadowoleni. I trenuję już jakoś 8 lat, 9, więc no, podoba mi się to i raczej nie zamierzam z tego rezygnować. Jak często trenujesz? No to treningi odbywam na sali 2 razy w tygodniu, we wtorki i czwartki, ale oprócz tego chodzę jeszcze na basen, żeby utrzymać kondycję i codziennie rano też przed szkołą, o ile nie jestem bardzo zmęczona, robię sobie trening taki 45 minut na wytrzymałość miejski. Powiedz nam coś o swoich dotychczasowych osiągnięciach. Od 4 lat co roku zostaję mistrzynią Polski w walkach semi-kontakt, ale największym moim osiągnięciem było dostanie się do kadry narodowej. Dostałam właśnie w tym roku powołanie i jest to dla mnie wielkie osiągnięcie i bardzo się z tego powodu cieszę. Jak godzisz obowiązki szkolne z treningami? Czasem było naprawdę bardzo ciężko, zwłaszcza gdy mamy dużo nauki, dużo kartkówek i siedzę po nocach i zakuwam, bo naprawdę nie lubię przychodzić na lekcje i nie potrafić. Nie nauczyć się na te sprawdziane, bo to jest taki stres, zżera mi od środka, a wolę jednak mieć te lepsze oceny. Kinga, kiedy kolejne zawody? W niedzielę, jutro wyjeżdżam. Zawody właśnie Mistrzostwa Świata będą w Anglii. Jedziemy naszą ekipą z Polski, naszą kadrą. Mam nadzieję, że jakoś damy radę, bo wierzę w nas, a to będzie naprawdę wysoki poziom, bo będą brać udział zawodnicy z całego świata, więc trzymam za nas kciuki. Dziękujemy bardzo za wywiad. Cała szkoła będzie trzymała za Ciebie kciuki na zawodach. Dziękuję.